Odra Opole zremisowała z Polonią Bytom 1-1. Dzień dobry. Przede wszystkim chciałem pogratulować trenerowi i gospodarzy zdobycia punktu. Mojej drużynie chciałem pogratulować rozegrania dobrego meczu. Niestety bez satysfakcjonującej zdobyczy punktowej. Kluczowe momenty. Brak rzutu karnego. W pierwszej połowie, tuż przed bramką Odry. Ja byłem dobrze ustawiony. Sędzia był dobrze ustawiony. Ktoś nas się pomylił w swojej ocenie, ale na pewno to nie byłem ja. Ewidentnie rzut karny dla nas. Chciałem przypomnieć, że mój serdeczny kolega po błędzie tego samego sędziego, Jacek Trzeciak, stracił pracę. Jeżeli chodzi o kluczowe następne momenty, zabawa w polu karnym mojego zawodnika kosztowała nas stratę bramki i przegrywaliśmy 1-0. Natomiast precyzyjny strzał Dawida Kępy, przepraszam, Cępy, pozwolił nam zremisować ten mecz. Niestety zabrakło nam ostatniego podania w polu karnym. Wielokrotnie wjeżdżaliśmy w pole karne z bocznych stref. Niestety brak tego kluczowego podania decyduje o tym, że wyjeżdżamy tylko z jednym punktem. Ja bardzo krótko. Ja mogę powiedzieć tylko to, że na pewno nie zagraliśmy to, co my sobie wyobrażali, do czegośmy się przygotowywali. Nie wiem, czy ta przerwa zadziałała tak, że po prostu straciliśmy tempo, ale i tak myślę, że chociaż przeciwnik bardzo dobrze grał, miał więcej piłkę przy nodze, ale to się nie liczy, liczy się sytuacja. Myślę, że prawie z tej kontry mieliśmy parę sytuacji, kiedy mogliśmy podwyższyć. Miał Udarewicz idealną sytuację, Deja miał idealną sytuację na granicy 16. No i mogę powiedzieć tylko tyle, że nie można myśleć, że wszystkie mecze wygramy tylko 1-0. Po prostu trzeba strzelić tą drugą bramkę, żeby zespół się uspokoił i właśnie później to było tylko bronienie już tylko tego wyniku 1-0, ale to się zawsze zemści i zemściło się i dzisiaj. Dziękuję.